Cześć! Witam Was na kanale na Pomoc Brodaczowi? Zapraszam do obejrzenia kolejnego pasjonującego wideo, a w nim przedstawię Wam pierwszy raz na kanale całą serię 26 kolekcjonerskich minifigurek LEGO. Zatem zaczniemy od Astronautki Która ma pięknie wymalowany torsik Piękna minifigurka Tu logo Space Bardzo mi się podoba Następnie z serii Ice Planet. Figurka, którą dostajemy, jako kolegę Pingwina, taką piłę dzierży w dłoni. Tu na pagonach Ice Planet, logo. Z tyłu, oczywiście, study. Ładny hełm, ale dostajemy również fryzurkę do tej minifigurki, także mi się podoba pani z psem, pani kosmitka. No widać, że to jest pani alternatywny wyraz buzi posiada z tyłu malowania bardzo ładne szczegółowe na bokach także rączki następnie figurka która ma fryzurę ala Marek Mostowiak przypomina mi tą ta figurka jednego kolesia z filmu Man in Black, którego kosmici przejęli jego ciało. Bardzo fajna figurka, taki garnitur. Podoba się. Następnie Figurka przedstawiająca spodek kosmiczny bardzo fajnie wygląda, bardzo szczegółowe na druki, na rączkach, na plecach, na nóżkach. No i oczywiście Ziemia bardzo fajna figurka. Także. No, a tu ukłon w stronę Bawalaszka z Lego Master. Robal kosmiczny. Fajne nóżki. Coś dzierży w dłoni. Fajny mold głowy. Skrzydło niczego sobie. Fajna figurka. Następnie pani, dziedzorząca dziusia w kolorze różowym, astronautę, oczywiście sama jest robotem, mam mleko w jednej z dłoni. Ciekawa figurka, także bardzo ładne, szczegółowe malunki. Następnie taka figurka. Tu mamy jakby gwiazdozbiór, tylko nie wiem dlaczego tu pomalowali jej buźkę w kolorze srebrnym. Co ze srebrnymi szczegółami? się ciężko odnaleźć no ale nic jak jest to jest następnie figurka o wypadł mi deser deser w postaci takiego elemenciku no tutaj ugotujący gotujący coś Cybernetyczny, także bardzo szczegółowe malowania na główce, na plecach i z boku ramion. Też ładna figurka. A teraz przyjdziemy do trzech. A teraz zaczniemy od Trona którego seria wychodziła za mojego dzieciństwo. Jest to wspaniała rzecz. Wspaniała figurka. Jedna noga taka reptilianina, ręka rozdwojona. Jakby mutował w jakiegoś nie wiem reptilianina szczegółowe malowania. Bardzo mi się podoba ta figurka. A teraz kolejna figurka, której seria wychodziła za mojego dzieciństwa. Jest to MTron. Świetna figurka super malowania na nóżkach. Fajna figurka, bardzo mi się podoba. A teraz przed Wami figurka, która jest w swojej klasie numerem jeden. Czyli ten oto niepozorny kosmita w czapce bawarskiej z aparatem kochający ziemię z plecakiem w koszuli hawajskiej w krótkich spodenkach normalnie jak zobaczyłem tą figurkę to mnie rozwaliła. O, widać tu na nawet serduszko i ziemię. No świetny, świetny. Podstawki te wszystkie zostały ładnie Za Zatem ja dziękuję bardzo za obejrzenie. Tego materiału pozdrawiam i życzę znośnego. Cześć!